ile jest prawdy w tym, że ty przed walką z Kliczko korzystałeś z porad egzotycysty? Czy to jest prawda, czy to są mity? To jest mój przyjaciel. Ale co on ci dawał? Bo to jest ciekawe. Nie, modlitwa, msza święta, wiesz, Eucharystia, spowiedź. To jest jakby kupla mnie do dzisiaj, ksiądz Michał. Czyli to nie jest tak, że on w jakiś sposób wypędzał ducha złego z Kliczki, szatana? No to przecież dobrowolnie musisz się podać wypędzeniu, to wtedy wygonisz siebie i również, tak? Ale ty musisz chcieć tego. Jak nie chcesz, to on nie wyjdzie. Bracie, siedzi ci tam za plecami i no, nie widzisz go, nie? A on jest. Naprawdę? Oczywiście. Myślisz, że jestem opętany przez szatana? Zniewolony jesteś na 100%. Ale czy po czym ty poznajesz? No, na litość boską, powiedz. No, co? Całe chodzisz, gdzie cały się czepiesz, nie możesz siedzieć, nie? Daj spokój, dawaj! Po prostu jesteś niespokojny, nie? Jestem niespokojny. Masz 50, ile, 5? 53 lata. 3, a masz, rozumiesz, ten, jakbyś miał 15 ADHD, nie? Ale to dobrze, to nie jest szatan, to jest młodość we mnie, temperament. Ale coś ci powiem, Kuba, zaskoczę. Ściąg make-up, wszystko będzie jasne, no. Ale proszę, pokazałeś, ja make-up dotąd robię, wiesz. A, więc, żeby... ale no tam już nie ma co pokazywać, nie? To już... Tam tylko pudruję. Tam tylko, tam tak jest, nie? Słuchaj, przepraszam, czy ty chcesz mnie sprowokować do rozmowy na temat penisów? Nie pozwolę. Ty masz szatana w sobie. Tak? Małego, nie. Malutkiego, malutkiego szatanika. Nie.